Powiem tak, przed laty zadzwonił do mnie ksiądz sekretarz prymasa Józefa Glempa i powiedział, że prymas chce się ze mną spotkać jako kanclerz UKSW i zaproponował mi pracę na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, mówiąc, że pan wykłada w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Panie doktorze, czy to jest prawda? Ja powiedziałem, że tak. Czy chce pan na UKSW? Ja powiedziałem tak. Dużo ludzi mnie pyta, czy widzę taką różnicę. Widzę różnicę. To znaczy tak, studenci są moim zdaniem na całym świecie jednakowi. Chodzą w dżinsach, znają angielski, mają komórki, mają laptopy. Chcą uczyć się, ale chcą się także bawić, chcą się cieszyć swoimi 20, tym, że mają 20 lat. Natomiast u nas, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powiedziałbym tak, że podchodzą w sposób może bardziej dosłowny, a nie tylko werbalny, do tych trzech krótkich słów: Bóg, honor i ojczyzna, takich bardzo ważnych w naszej historii, a które dotyczą także nauki. Bóg, honor, ojczyzna, to jak najbardziej mieści się w tym także pojęcie nauki. Tak mi się zdaje, to jest podstawowa różnica. Myślę, że nie. Powiem tylko, że tak, na imię Józef miał także Jan Paweł II. Mało kto o tym wie, że na Chrzcie Świętym w Wadowicach malutki chłopczyk Karol Wojtyła na drugie imię otrzymał Józef, bo urodził się w maju 1920 roku, kiedy Armia Czerwona szła na Warszawę, a w 3 miesiące potem był chrzczony, kiedy już było po 15 sierpnia 1920 roku, kiedy nieśliśmy wielkie zwycięstwo. Dużo Polaków miało w historii imię Józef, aczkolwiek dzisiaj to jest imię stosunkowo rzadkie. A kiedyś było bardzo popularne, to z imionami różnie bywa. Natomiast Józef Piłsudski był niewątpliwie jedną z największych polskich postaci. Na palcach jednej ręki można policzyć tych wielkich Polaków w naszej historii. Do nich należy także Józef Piłsudski, ojciec polskiej wolności, twórca II Rzeczypospolitej, a także, o czym mało kto wie, wybitny publicysta i dziennikarz, wybitny intelektualista, autor słynnych złotych myśli, czyli aforyzmów, taki bardzo ważny, ponadczasowy także dla studentów. Jest taka jego złota myśl: w życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie, to Polska. To Piłsudski wymyślił, kiedy miał 20 lat i pół i w kajdanach był pędzony przez rosyjskich kozaków na Syberię, na piechotę. A inne takie słynne powiedzenie Piłsudskiego, które ma znaczenie polityczne, militarne, ale dotyczy także naszych spraw osobistych, bo każdy czasami odnosi sukcesy, a czasami przegrywa, i Piłsudski powiedział tak: być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska. To dotyczy także studentów, także w XXI wieku. Powiem tak, uważam, że jestem normalny. Na przykład wzruszają mnie czasami filmy. Pamiętam, byłem z moim synem Filipem kiedyś na filmie Pearl Harbor. Znakomity film. I nie tylko wojenny, ale także psychologiczny, miłosny. Dostał wiele Oscarów. I film się skończył i Filip do mnie mówi: tata, no nie mów, że płakałeś. Ja widzę, że sam ma łzy w oczach. To nie jest nic złego się wzruszać, to jest coś bardzo dobrego. Bardzo lubię poezję, bardzo lubię dobrą literaturę, lubię muzykę, przy czym lubię muzykę, nie tak jak niektórzy mówią, a że ja lubię rock, tutaj lubię hard, tutaj lubię na przykład operę. Muzyka, jak wszystko na tym świecie, dzieli się na dobrą i złą. Może być zła muzyka rozrywkowa, a może być zła muzyka poważna. Wzruszanie się nie jest niczym złym. To jest najtrudniejsze pytanie, jakie ci
zadałem, to nie jest tak. Pytanie powinno być postawione odwrotnie. Czego studenci oczekują od swoich profesorów, także ode mnie? I czy ci profesorowie mają świadomość, czy wypełniają kryteria studentów, czy nie wypełniają? Dlatego, że no wiadomo, każdy przychodzi na uniwersytet po to, żeby ukończyć studia i zdobyć określoną ilość wiedzy z tego czy z innego przedmiotu. Profesor ma w tym studentowi pomóc. Nie jest prawdą, że profesor jest od tego, żeby stawiać takie czy inne stopnie na egzaminach, kolokwiach i innych zaliczeniach. Profesor ma pomóc studentowi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo żyjemy jednak w XXI wieku, jest już prawie 2011 rok. Mamy internet, mamy ogromne ilości książek, mamy dostęp właściwie do takiej wiedzy, jakiego nie było w dziejach cywilizacji ludzkiej. I nie jest już tak, jak było w czasach tam, nie wiem, Cambridge, Oxfordu, Sorbony, czy nawet uniwersytetów amerykańskich, już nie mówiąc o czasach Platona w Atenach 2500 lat temu, kiedy nie było książek i tylko studenci słuchali profesora i to była cała ich wiedza. Dzisiaj student ma, tak samo jak profesor zresztą, dostęp do takiej ogromnej ilości różnych nośników wiedzy, że profesor właśnie powinien ukierunkować tych studentów, tylko żeby oni w tym lesie wiedzy nie zabłądzili. Powiem więcej, nauczyłem się tego w Ameryce. To jest dosyć duża... Po pierwsze, w Ameryce jest coś takiego jak system edukacyjny. System, jak sama nazwa wskazuje, musi być logiczny. W Ameryce to się zaczyna w momencie, kiedy dzieci chodzą do przedszkola poprzez high school, czyli nasze liceum, a kończąc na koledżach i uniwersytetach, czy na uczelniach wyższych. Otóż tam jest system edukacyjny, a twierdzę, że w Polsce systemu edukacyjnego nie ma, tylko każdy uczy zupełnie inaczej, łącznie z tym, że nie wiadomo dlaczego my tutaj na uniwersytecie nie jesteśmy edukacją narodową już. Edukacja narodowa w Polsce się kończy na maturze. A niby dlaczego? Politechnika, uniwersytet, Akademia Medyczna czy Akademia Sztuk Pięknych nie są zaliczane do edukacji narodowej. Dlatego w Polsce nie ma systemu. A w Ameryce jest i właśnie oni tam wszędzie mają to określenie national, narodowy. Po drugie, i to nadaje odpowiednią rangę, znaczenie nauki w Ameryce jest ogromne, znaczenie uniwersytetów w Ameryce jest dużo większe niż w Europie. Ale to, co was najbardziej zainteresuje jako studentów, to jest fakt, że w Ameryce, w uczelniach wyższych, zresztą w ogóle w szkołach, także w podstawowych, obowiązuje zasada, wątpliwości przemawiają na korzyść ucznia lub studenta. Tak samo jak w sądzie, wątpliwości przemawiają na korzyść oskarżonego. Tak samo na egzaminach, czy kolokwiach, czy innych zaliczeniach. I także w szkołach podstawowych i średnich obowiązuje zasada, wątpliwości przemawiają na korzyść ucznia, na korzyść studenta. To jest zupełnie inna filozofia uczenia. Powiem więcej, w Ameryce jest to, co kiedyś było w Polsce, że profesor, nauczyciel, czy nauczyciel akademicki w dużym stopniu, w sposób indywidualny oddziałuje na studenta i na ucznia, także na jego ambicje osobiste.